kanale Dama Amelia. Dzisiaj będzie film z basenu. Zabiorę moją lalkę hiszpańską Melanie na basen. Pójdziemy się troszeczkę popluskać. Dzisiaj jest ciepło na dworze, a nawet bardzo, ale widzę przez okno, że jest leciutki wiaterek, ale my mamy podgrzewany basen, więc na pewno nie zmarzniemy. Mam tutaj przygotowany strój, majteczki oraz chustę. I zobaczcie, tak wygląda strój dla Melanii. Tutaj ma taką piękną falbanusię. Tutaj ma też falbankę. I jest on takie kwiatki, we flamingi. Tak on się prezentuje. Więc mamy strój kąpielowy. Potem takie majteczki. Też do kąpania. I właśnie się zastanawiam, czy ubrać Melanii strój, czy majteczki. Ale myślę, że na początku ubiorę jej strój do kąpieli, a dopiero potem, już na dworze, na basenie, majteczki trochę później ubiorę, żeby się opaliła. I jeszcze mam przygotowaną taką chustę na główkę, tak jej potem zawiążę, bo jest słoneczko i trzeba Melanii uchronić główkę przed słoneczkiem, więc chusta idealnie się sprawdzi. Moja Melanii już jest gotowa na basen, ma na sobie swój strój oraz chustę i obok tutaj naszykowałam majteczki oraz ręczniczek dla niej i już jesteśmy gotowe na basen, a teraz tylko ja się przebieram w strój kąpielowy i lecimy! My już jesteśmy na dworze w basenie. Przyniosłam dla Melanii dużego flaminga i teraz moczymy Melanii nóżki. No to co Melanii? Moczymy nóżki. Dla oswojenia się najpierw moczymy nóżki. I co? Fajnie? Podoba ci się? Ciepła woda, nie? No. Hop, hop, hop. No super. Moczymy nóżki. Melanii, jak widzę, się podoba moczenie nóżek. Bo woda ciepła, to fajnie, nie? Co? Podoba ci się? Podoba ci się? Fajnie jest. No super! My teraz z Melanii weszłyśmy na flaminga i flaming taki duży i Melanii się go wcale nie boi. To fajnie, że go się nie boi, bo możemy sobie na nim siedzieć i także leżeć. Podoba jej się. I oswajam ją, żeby mogła sobie sama na nim siedzieć. Co Melanii, podoba ci się? Podoba jej się, bo nie płacze, czyli się go wcale nie boi. Możesz pogłaskać go. No, zrób cacy, cacy. Dobry Dinuś, dobry. Super! Myślę, że jej się podoba. O, może tak? Nóżki włożymy do wody. O, no fajnie!
żabki i sobie sama pływa. No zobaczcie, ja jej nie trzymam, a ona sobie sama pływa i się sama utrzymuje na wodzie. No pięknie, Melanie. Teraz jesteśmy w największym moim kółku. Ja weszłam do środka, żeby Melanie się nie utopiła, bo jakby ona była w środku, to by się utopiła. Ja ją sobie tutaj trzymam, no i sobie razem możemy pływać. O, podoba jej się, zadowolona jest bardzo. Teraz może być opalanko i niezły relaksik, co nie, Melanie? No, nam się to podoba. Superowo jest. Można się super opalić. Ręczniczku i założę jej te majteczki, bo będziemy się opalać na tym leżaku. I ja też, jak widzicie, przebrałam się w strój dwuczęściowy. No to teraz wezmę Melanie. O, chustka już jej z głowy spadła. Jak widzicie, ona też już jest mokra, calutka. No to teraz Melanie. O, rozbieramy cię, Melanie. Pampers chyba też mokry. No też, ściągnę jej go, żeby nie miała mokro. No, pampers, ojejku, mokry, leci z niego. Najpierw ją wytrę, żeby była sucha. Okej, już jest Melanie sucha i teraz zakładamy jej te majteczki. No, Melanie, wkładaj nóżkę, wkładaj. No, super! Jest tak ciepło na dworze, więc po basenie leżymy sobie na leżaku i się relaksujemy i odpoczywamy. Co nie, Melanie? No właśnie, bardzo fajnie jest. Tak ciepło.
dworze, więc przyniosłam sobie z zamrażarki loda, którego wczoraj robiłam razem z tatą i jest to lód kolowy i mam nadzieję, że Melanie będzie także lód smakował. No to otwieramy. O, tak on się prezentuje. Pychotka jest. Mi smakuje. Zobaczymy, czy smakuje Melanie. Chyba jej smakuje, bo zadowolona jest. My już z Melanie wróciłyśmy z dworu. Byłyśmy no dość długo na tym dworze. Potem sobie leżałyśmy, zjadłyśmy loda. I tak ten czas leciał, że już jest pora spania Melanie. A jej tutaj naszykowałam do spania taki kokon. Jest on cieniutki, więc idealnie, jak jest ciepło w nocy, się sprawdzi. Tutaj będzie miała odkryte rączki, a nóżki będą w tym. I ją teraz przebierzemy. Mleczko i pójdzie sobie spać, a ja z Wami będę już się żegnać. Zapraszam na kanał, który prowadzę razem z mamą, na Instagrama oraz na mojego TikToka. Wszystko macie na dole w opisie. Dawajcie lajkowo-basenowe łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Buziaki, pa!